poradni. No tak, do poradni. No, no tak, powiedzmy. No jeśli no to do poradni jest profilaktyka, nie są to ludzie już zaawansowani i jeszcze którzy... Mhm. No jeżeli przyszli do poradni, to myślę sobie, że uzyskali tam informacje pod tytułem, czy że powinni na przykład pójść do ośrodka, albo jeszcze nie powinni pójść do ośrodka. Widzisz, to tak trudno jest mówić, jak to jest tak naprawdę, że ty mówisz, że ty znasz wielu ludzi, a ja znam z kolei wielu ludzi, którym to jak gdyby pomogło i zgłosili się i są między nami. Więc wiesz, to też jest jakieś stwarzanie takiej jakiejś tam otoczki, że ty coś wiesz o Młynarze i ty się tym dzielisz teraz z naszymi tutaj przyjaciółmi w DS-ach. No, no nie wiem akurat, jak to jest. No. Ja wiem jedno, że Młynar nie pretenduje, jak już mówiłem, do żadnej monopolizacji. Jest tylko jednym ze sposobów podejścia do tego zagadnienia. Ja sobie myślę, że uczciwym, normalnym i zwyczajnym. I jak na razie jesteśmy instytucją, która wyszła naprzeciw fali narkomanii i stworzyła przez 3 lata 14 ośrodków. Czy to dużo, czy to mało, pokaże historia. W stosunku do na przykład służby zdrowia, która przez 4 lata otworzyła jeden ośrodek, w którym jest na razie 9 osób i zastanawiają się, czy przyjąć 10, to jest to chyba dużo. W stosunku do tej góry lodowej, jaką jest 120 tysięcy ludzi zarażonych, to jest to bardzo mało. Myślę, że nie ma sensu mówić o służbie zdrowia, ponieważ to jest rzeczywiście pomysł poraniony, leczenie ludzi w ośrodkach takich właśnie służby zdrowia. Ale... Widzisz, będzie teraz pole do popisu, bo jak już powiedziałem, osoby fizyczne mogą w tej chwili zakładać ośrodki. I każdy człowiek, ty, koleżanka, obok, psycholog, jeszcze nie doszła, i kilka innych osób mogą, na przykład możecie stworzyć wspólnie grupę działania, która stworzy ośrodek dla narkomanów. I weźmiecie sobie 15 czy 20 ludzi, to znaczy nie weźmiecie, tylko postanowicie wziąć, oni do was przyjdą i albo się przekonają do nas, albo do was, albo nie. I wtedy ja przyjdę i zdejmę kapelusz, powiem, jesteście wspaniali. Stworzyliście 15 ośrodek, inny od Młynaru na przykład, albo taki sam, i będziemy grupą przyjaciół pomagającym narkomanów, albo będziemy nie grupą przyjaciół. Dobrze, tylko z drugiej strony Młynar jest właściwie tą, każdy, kto wie coś o przeciwdziałaniu narkomanii, to z reguły wie on Młynarze. Są inne ośrodki również. No są inne. Powstają. Jest jedna sprawa, jeżeli... No zapraszajcie tych ludzi, którzy stworzyli inne. Jeżeli w tym wszystkim po prostu jest to, chodzi o wyleczenie narkomanów, czy wy również, ponieważ jako ci, którzy doszli po prostu jak gdyby do radia, do tych, nie powinni informować o tych innych ośrodkach. Może tam ludzie znajdą tą drogę, która im bardziej będzie odpowiadała. Stary, w moich ulotkach, które sam pisałem i podpisywałem, Marek Kotański, są również wiadomości o innych ośrodkach. Tak, ale do ilu ludzi docierają ulotki, a do ilu ludzi dociera na przykład twoja wypowiedź w radiu? No więc w radiu już od dawna nie wypowiadałem się, ale powiedzmy, ale kilka miesięcy temu było cię słychać, nawet nie miesięcy. No tygodni. Chciałbyś, żebym reklamował wszystko, co się dzieje? Nie, żeby powiedzieć, że są również inne, ponieważ właśnie sposób monarowski może nie odpowiadać niektórym ludziom. Może nie odpowiadać. O tym mówię i często. Ponieważ pozostałe ośrodki są, nie wiadomo o nich, ponieważ nie mają tego dostępu, jak gdyby, czy nie należałoby powiedzieć, że są również inne alternatywy niż Monar? Wszyscy narkomani przede wszystkim wiedzą, jakie i gdzie są ośrodki, to jest pierwsza właśnie, sprawa. Wszyscy niekoniecznie. Dokładnie. Po prostu tych ośrodków innych jest kilka. Wy wychodzicie z założenia jednak, że, ponieważ wychodzicie z tego założenia większościowego, gdzie większość narkomanów jest w pewien sposób ze sobą związana, każdy wie, a jednak istnieje spora część ludzi, którzy nie są jak gdyby złączeni z tą całą grupą. To ale nie jest jeden od drugiego i tak dalej. Mogę coś powiedzieć? Chciałam ci powiedzieć, że leczenie ma być skuteczne, a nie przyjemne. I to nie jest to na tej zasadzie, czy się komuś podoba, czy się komuś ale nie podoba. Ale zaraz, o czym my mówimy? O tych kilku ośrodkach, które są? Monar jest dobrowolny, tak? Ale poczekaj, nie dałeś mi skończyć. I chodzi mi o coś takiego, że jeżeli zostawi się człowiekowi, który bierze narkotyki, 48 wyjść, to jestem przekonana, wiesz, z własnego doświadczenia, że on nie wyjdzie w ogóle z tego. Więc dobrze, mamy 120 tysięcy narkomanów, tak jak powiedziałeś, 800 osób u was było w Monarze, tak? No. I co? W takim wypadku zgłosiło się zapewne więcej, przypuszczam. To znaczy pierwszy raz... Wielu odpadło. Wielu odpadło. Czyli po prostu im nie odpowiadało. Tych ludzi spisujemy już na straty. Nie spisujemy. Oni się nie chcieli leczyć. Zgadza się, a może nie odpowiadała im wasza metoda. Ale czekaj, Ala, rzecz jest... Po pierwsze, słuchaj, znowu muszę skonstatować z przerażeniem, że nie znasz Monaru. Stworzyliśmy przed rokiem już taki ośrodek, który nazywa się Domem Ostatniej Nadziei. Ktoś, kto wypada z ośrodków monarowskich normalnych, może iść do Domu Ostatniej Nadziei i tam po kilku miesiącach z powrotem starać się po kilku miesiącach działania i życia wrócić do naszego ośrodka Monaru. Dobrze, ale to jest ta sama metoda. Podobna metoda.
A wiesz, na czym polega ta metoda? Na życiu. Nie wiem, czy coś jeszcze można innego zrobić oprócz życia. Koleżanka ma coś do powiedzenia chyba, bo tak... ja to ciebie mówię, nie wiem, jak masz na imię, bo tak cały czas coś... No to Bożenko, mów. Nie, ja mówię, że faktycznie jest coś takiego, słyszałam. To się zgadza, właśnie, ale to jest w ramach jednej metody, a może ludziom niektórym nie odpowiada ta metoda. Może nie odpowiada. I wtedy jak nie odpowiada, to mają na tyle motywacji, że znajdą sobie inny ośrodek, który im ewentualnie będzie odpowiadał. Na przykład w tej chwili powstał pod Warszawą, 30 km od Warszawy, taki ośrodek bardzo psychologiczny. Polecam to wszystkim psychologom. Tam się na przykład bardzo mało pracuje, bardzo dużo jest psychoterapii, jest kung fu, karate, medytacja transcendentalna, bardzo dużo jakichś takich fajnych technik wschodu i po prostu ludzie tam mają, są w zupełnie innym programie. Tam pani kucharka gotuje, tam się właściwie nie pracuje, jest bardzo mało takich konkretów, a bardzo dużo psychologizowania i bardzo dużo mówienia o swoim wnętrzu. I jest to ośrodek prowadzony przez wielu fajnych psychologów, którzy postanowili właśnie pójść przez taką metodę. Jestem bardzo ciekawy na przykład. W tej chwili na przykład narkomani mają alternatywę. Albo u mnie pracować przy 100 świniach, albo tam medytować i palić papierosy. Bo na przykład narkoman, który przychodzi do Monaru, musi sobie obciąć włosy, musi iść drugiego dnia od razu i nakarmić 100 świń, musi wyrzec się seksu, musi... przestać palić papierosy, a pali przeważnie po 60 sztuk, a tam ma wszystko. Zostają mu włosy, nie pracuje, ma fajny program terapeutyczny, co kilka dni jest w teatrze, jedzie na przepustkę bardzo szybko i jest w dechę. I to jest bardzo uczciwa sprawa. Ja proponuję coś takiego, inni proponują coś innego. Ja się wcale nie boję, że nie będę miał klientów. Ja myślę, że będę miał klientów. Mógłbym powiedzieć złośliwie spośród tych, którzy wyjdą z tamtego ośrodka. A oni powiedzą złośliwie, że oni będą mieli spośród tych, którzy odpadną z mojego systemu. I bardzo dobrze. I fajnie, i niech tak będzie. Chociaż ja sobie myślę, że jeżeli stworzymy w Polsce 15 systemów alternatywnych, to będzie tylko pozorna wolność wyboru i pozorne powiększenie oferty. Narkomani będą wybierali systemy, które będą dla nich łatwiejsze, które będą uważali, że są przyjemniejsze, co wcale nie jest jednoznaczne ze skutecznością. I ja, będąc często na Zachodzie, jak już mówiłem, i widząc, jakie są metody skutecznego działania, bo oni tam od kilkudziesięciu lat mają jednak ten problem i walczą z nimi, dochodzę do wniosku jednego, że ostre, ortodoksyjne programy, które wzbudzają wiele kontrowersji, które tak bardzo bulwersują społeczeństwo, są właśnie adekwatne dla narkomanów. I ja mam dosyć już mówienia o tym, że na przykład to, co jedni uważają, że jest burzeniem osobowości, czy niszczeniem ich przeze mnie, nie jest burzeniem i niszczeniem osobowości człowieka, tylko jest burzeniem i niszczeniem narkomana, który tkwi w normalnym, młodym człowieku. A ci, co myślą, że ja depczę osobowość, no to niech sobie tak myślą, ja mam ich głęboko w dupie. A jak z odbudową tej osobowości? Z odbudową osobowości jest tak, jak jest. To znaczy, jeżeli ci ludzie kiedyś wychodzą z ośrodka, stają się fajnymi, uczciwymi, normalnymi ludźmi, powoli się nimi stają, to znaczy, że coś sobie tam odbudowują, albo sobie odgrzebują to, co kiedyś mieli i to się okazało jeszcze nie do końca zburzone, albo po prostu sobie włączyli pewne protezy psychiczne, które po prostu dostali w trakcie pobytu w ośrodku. I tak to jest, no. Kochani, wszyscy ci, którzy atakują Monar, to są przeważnie ci, którzy nigdy w Monarze nie byli, którzy nigdy nie, na oczy nie widzieli społeczności monarowskiej, którzy nigdy tego nie przeżyli, którzy nie byli na dobre i na złe z tymi ludźmi. I dziwny jest cud, że ci wszyscy cholerni wrogowie Monaru, którzy tak plują, bo się dowiedzieli z gazety, z jakiejś tak przekazu ustnego, z jakiejś plotki. Kto z wizyty na przykład? Albo z wizyty. No albo z wizyty, ale masz takiego człowieka, który z wizyty przyszedł i zaczyna ze mną rozmawiać na ten temat, że jemu się coś nie podoba. Pokaż mi tego kogoś, który był na wizycie i chciałby ze mną merytorycznie pogadać, co mu się nie podoba na przykład. No akurat po wizycie już nie chciałby rozmawiać.
O Jezu, stary, wiesz co, to wiesz, takie argumenty, że jest ktoś, kto po wizycie nie chciałby rozmawiać. No niech się utopi ale ten ktoś. No. No dobrze, to w takim... Dlaczego krytykę przyjmujesz jako coś, co jest atakiem, a nie coś, co mogłoby pomóc? Mam taką osobowość, że przyjmuję różne rzeczy w różny sposób, a potem nie wiem, co tutaj może pomóc, a co ma nie pomóc. Ja mówię, że chciałbym się spotkać tutaj przed tym mikrofonem na przykład i przed innym tak samo, z tym człowiekiem, który na przykład mówi tak: byłem w ośrodku, uczestniczyłem w szeregu psychoterapiach i ja z całą stanowczością jako były partyzant mogę powiedzieć to, to i to. Ja wtedy powiem, a ja jako były partyzant mogę powiedzieć to i to. I będziemy dyskutowali. Możemy stworzyć jeszcze metodę sędziów kompetentnych, możemy z 12 psychologów na przykład, prawda, po uniwersytetach jeszcze poustawiać i oni zważą, co jest dobre, co jest złe. Ja myślę sobie, że jeżeli rozmawiała przed godziną czy dwoma Bożena, która jest matką dwojga dzieci i która wie w tej chwili, że żyje, jest zadowolona, fajna, elegancka, śliczna dziewczyna, a kiedyś ważyła 39 kilo i była na końcówce, a teraz jest moją przyjaciółką i możemy rozmawiać sobie o teatrze, no to o czym my rozmawiamy tutaj? O czym my rozmawiamy? Albo rozmawiamy o konkretach, albo rozmawiamy o jakichś dziwacznych, psychologicznych teoriach, że temu to pasuje, tamtemu to nie pasuje, ten to ma, bo on jest wyznawcą innej teorii. Poczekaj, tak. Teraz jest pytanie, jeżeli rozmawiamy o konkretach, no. Twój kolega mówił, że oferuje ci ludziom, tylko nie traktuj tego jako atak. Dlaczego? Ja po prostu chciałabym zyskać od ciebie informacje. Proszę, co to bardzo jest ta miłość, ta przyjaźń i jeszcze nie wiem, co powiedziałeś, którą oferuje ci ludziom. Ciepło. Słuchaj, ja ci tego nie opowiem, co to jest miłość, bo ty musiałabyś się zakochać, żeby wiedzieć, co to jest miłość w takim razie. Zaryzykujesz, to zakochaj się. Najlepiej we mnie, wtedy zobaczy, co to jest. Dobrze. Ja coś powiem. Wiesz, nie mogę ci opowiadać przy mikrofonie tutaj o miłości, o przyjaźni. Ja myślę sobie, że to są bardzo skomplikowane i trudne rzeczy, ale na przykład to, co na przykład łączy Bożenę z jej mężem, który jest w innym ośrodku, jest miłością. Jest czymś, co jest potrzebą dawania czegoś drugiej osobie. Nie dla czegoś, tylko mimo czegoś. To jest wytrwanie w oddzielnych ośrodkach po 8 miesięcy niewidzenia się i teraz jadą do siebie, żeby się ze sobą spotkać. Czy to nie jest urocze, czy to nie jest wspaniałe? Wiem, ale nie chodzi mi o to, co... Chodzi o tą miłość, którą daje Monar. Właśnie. Tą miłość, którą... Monar daje miłość, wiesz dlaczego daje miłość? Dlatego, że człowiek, który jest w Monarze, który jest w bardzo silnym rygorze, jeżeli by to nie było wszystko w atmosferze miłości człowieka do człowieka, czy w atmosferze jak gdyby dawania czegoś komuś drugiemu, to by ci ludzie nie wytrzymali w tym wszystkim. Gdyby tam nie było naturalnego ciepła, gdyby tam nie było tej całej atmosfery domu, to ci ludzie by wyjechali drugiego dnia, bo nikt by nie wytrzymał tego reżimu, bo nikt by nie wytrzymał obcięcia włosów, nikt by nie wytrzymał pracy po 16 godzin, nikt by nie wytrzymał obciążeń takich, o którym się nie śniło. Dlaczego u nas ludzie na przykład mówią, że Monar jest cięższy od więzienia? Jest cięższy od więzienia, bo w więzieniu można ćpać, w więzieniu można pić, w więzieniu można palić papierosy i wiele jeszcze innych rzeczy można robić. A w Monarze nie. Ale wiecie, dlaczego można wytrzymać Monar? Dlatego, że właśnie wszystko to jest w atmosferze miłości człowieka do człowieka. W atmosferze dawania siebie i z siebie. Takie przynajmniej powinno być. Chodziło mi o to, żebyś to powiedział. Mógłbyś powiedzieć jedną rzecz. Ile osób się nie jest Monarze, bo to już powiedzieliśmy, 800 osób przeszło przez to i tak dalej. Nie przeszło. Jest. Zostało zaadaptowanych jak gdyby. No. A ile osób się zgłosiło? Nie pamiętam tej statystyki. No może ze 3 razy więcej na przykład. No. No i właśnie, myślę, że na tym się opiera mniej więcej sens naszej dyskusji. Czy to nie jest znaczące? 3 razy więcej się zgłosiło, a tyle zostało. Ale zgłosiło się po różnych. Czego to świadczy? Czy ty wiesz, stary, ilu ludzi umiera na nowotwór dziennie lub ten? Czy to oznacza, że onkolodzy są nieskuteczni? Słuchaj, narkomania to nowotwór. To nowotwór z przerzutami. I albo nam się udaje sprawa i wytniemy dostateczną ilość tkanki nowotworowej i ten człowiek nie będzie miał przerzutów, albo będzie miał te przerzuty. I to jest pretensja do garbatego, że ma proste dzieci. Po prostu pewnym ludziom się udaje, a pewnym się ludziom nie udaje.
udaje. I nie można powiedzieć, że ponieważ w Monarze się udaje co trzecia operacja, to znaczy, że trzeba, nie wiem, poszukiwać. Owszem, można poszukiwać następnych chirurgów i się poszukuje, i następni przychodzą, i ambitne programy z medytacją są stosowane. Pewnie będą jeszcze inne ambitne, w której na przykład się będzie kontrolowanie brało, na przykład w ośrodku, bo to też może będzie metoda, którą wymyśli sobie grono ambitnych psychologów. Będzie jeszcze kilka innych pewnie metod podejścia, może będą żuławy na przykład, wiesz. I co z tego? Monar oferuje pewien typ operacji nowotworowej. Takiej, jaką wymyślono jeszcze w kilkunastu krajach świata. Monar to metoda, którą stosuje się w kilkunastu krajach skutecznie. Kiedy się przejrzy programy działania skuteczne, to można powiedzieć śmiało, że albo oni, albo my jesteśmy plagiatem. A to jest nieprawda. Po prostu różni ludzie w różnych krajach, myśląc intensywnie o pomocy narkomanom, muszą zawsze dojść do jednoznacznych wniosków, że narkomanowi można pomóc tylko wtedy, kiedy się go nauczy żyć. A nauczyć go się żyć można tylko w normalnych warunkach, wtedy, kiedy jest normalna praca, normalne działanie, normalne wymagania, albo jest to nienormalne, to znaczy jest to pod jakimś obciążeniem. I Monar jest to trening pod obciążeniem. Kiedyś był taki biegacz, który się nazywał Kuc. On dlatego wygrywał, bo on sobie biegał po kolana w wodzie. A potem jak wyskoczył na bieżnię, to biegł jak wariat. I narkoman to jest człowiek, który trenuje po pas w wodzie. A potem wychodzi na bieżnię życia i może mu się uda biec. I w Monarze czym ciężej, tym lepiej. I czym więcej jest tam szarości, normalności, codzienności, a przez niektórych, którzy myślą, że jest to właśnie, niektórzy myślą, że jest to reżim, czym więcej jest tej ciężkich chwil, tym większe prawdopodobieństwo, że ci ludzie przeżyją swoje życie. I ja mam dosyć ciągłego mówienia o tym, że kochani, to się robi dla nich, to oni sami to wymyślili, bo każdy, właśnie niedawno jedna psycholożka przypatrywała się naszej psychoterapii i dostała łuku histerycznego i zaczęła krzyczeć w pewnym momencie. Mówi tak, ludzie do młodzieży, mówi, zabijcie tego skurwysyna, tego Kotańskiego, przecież on was zabije. I ludzie nie wiedzieli, czy ona gra psychodramę, czy ona rzeczywiście. Ona rzeczywiście dostała histerii i nagle padła i zesztywniała i straciła przytomność. Był to ambitny psycholog, który pewnie będzie leczył ludzi innymi metodami. A myśmy robili taką letnią społeczność. Bardzo letnią. Akurat robiliśmy operację matce, która kiedyś chciała zabić swoje dziecko, a myśmy jej udowadniali, jaką ona jest kurwą. I było to wspaniale. I pewnie będziemy to dalej robili. I będziemy innym udowadniali tak samo. Bo my tej matki, nazywając ją kurwą, nie nazywaliśmy ją, tylko tą właśnie kurwę, która w niej siedziała. 120 tysięcy narkomanów, 2,5 tysiąca, które się zgłosiło, 800 zakwalifikowanych, 300 wyleczonych, jak twierdzisz. No i co? To dużo, mało? Nie wiem, jakie ty masz jak gdyby oczekiwanie. Ja chcę ci powiedzieć, że 120 tysięcy ludzi, która jest zarażona, to nie 120 tysięcy, która dyszy i chce nie, się leczyć. Się. Spośród tej grupy tylko niewielka część decyduje się na walkę. Inni chcą dalej ćpać. A 300 miejsc w Monarze, którymi dysponujemy w tej chwili, to obrotowa maszyna, która chwyta wielu chętnych. I w gruncie rzeczy jest to kombajn, który jest w stanie przerobić sporą liczbę ludzi. Co cię przeraża, że ja dopiero 300 pomogłem? A może to aż 300 pomogłem? Może więcej się nie można zadziałać w ogóle. Czy ty wiesz, że w innych krajach w ogóle opuszczono ręce i tylko niewielkie organizacje się tym zajmują, a tak naprawdę to narkomani zdychają sobie na ulicy? Że w Ameryce nikt nie podnosi narkomanów w ogóle, że w Berlinie Zachodnim są całe dzielnice, w których jest tak dużo narkomanów, że jak ja wchodziłem do kafeje, to dostawałem w ogóle oczopląsu, bo wszyscy leżeli po prostu i wszyscy byli zarąbani haszem, bo akurat jak się tam bierze herę, no to wpada milicja i rzeczywiście tam robi pałowanie takie, że w ogóle w głowie się nie mieści.
I tam jest pełny pochód śmierci, tam jest Eksodus. I tam się już nic nie robi. A u nas robimy. Tylko my, Polaczkowie, to my się wzajemnie będziemy bili, będziemy sobie doskakiwali, kto jest lepszy, kto jest gorszy, będziemy tworzyli szkoły, będziemy się wzajemnie podgryzać. I to tak jak w tym piekle, kochani, że Polak to będzie ściągał tego drugiego, który już coś robił. I wydaje mi się, że nasza dyskusja może ku temu zmierzać. Chociaż czy ja wiem? Nie, ja osobiście uważam, że nawet 50 to byłby duży sukces, ale jest taka kwestia, że należałoby dążyć, że więcej, czy się nie zastanowić nad tym, czy może jakieś modyfikacje i tak dalej, bo w tym momencie wygląda na to. Jest idea, bardzo słuszna i tak dalej, wszystko się zgadza, ale w tym momencie, jak gdybyś spoczął na laurach, stwierdzasz, że to jest dobre, bo akurat to wymyśliłem i fajnie. I nic więcej nie, kto nie akceptuje tego, to już go odrzucamy. Czy może nie tak, może spróbować czegoś więcej. Więc słuchajcie, ja nie mam ochoty się zwierzać, ja bardzo rzadko to robię. Właśnie ostatnio postanowiłam trochę z Markiem powystępować. Zaczęłam bardzo dawno brać, kiedy to był rok 68, 9, 70 i problemu, jak się mówiło, nie było w ogóle. W Polsce przeszłam stare wszystkie szkoły, począwszy od psychiatryków, przez szkołę pana Tilego, do którego nic nie mam, którego bardzo szanowałam i lubiłam, który bardzo chciał dobrze dla narkomanów, tylko ani jednemu nie pomógł. Przez właśnie, wiesz, psychologię głębszą.